No hej, witajcie na kanale EVRepair. W dzisiejszym odcinku chcemy Wam opowiedzieć na temat przedzimowego przeglądu samochodu elektrycznego, szczególnie dlatego, że zostałem dzisiaj zagoniony do pracy ze względu na to, że Żenia akurat odpoczywa. Także co? Oglądajcie! Są dwie okoliczności, które spowodowały, że postanowiłem nakręcić ten materiał i trochę wyróżnić go od takiego materiału standardowego do przygotowania samochodu elektrycznego przed zimą i zajmiemy się stricte przeglądem samochodu elektrycznego po i przed sezonem tak naprawdę. Mamy tutaj Tesla Model S, która właśnie taki przegląd przeszła i przy okazji ja akurat pomagając ze względu na nieobecność Żeni wymieniam hamulce i płyny. Tak naprawdę będę wymieniał też olej przekładniowy w tylnym silniku, a przy okazji Andrzej tutaj robi przegląd Tesli Model 3, w której przy okazji też wyszło parę drobniejszych usterek. Tak jak wiecie zresztą, Tesla Model 3 jest samochodem dużo mniej awaryjnym niż Tesla Model S, aczkolwiek nie obywa się bez awarii. No i pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę zawsze jak mamy samochód na podnośniku, to jest oczywiście stan ogumienia. Stan ogumienia, pierwsza rzecz związana ze stanem ogumienia, to oczywiście ja to rekomenduję i myślę, że dla większości z Was też to ma sens, czyli w zimie jeździmy na oponach zimowych. Opony zimowe, ja też rozmawiałem z wieloma producentami opon, przy okazji pozdrawiam kolegów z Nokiana. Opony zimowe też się dzielą na różne segmenty. Czyli na przykład, nie wiem czy pamiętacie, ja mam nadal zresztą w swoim Y-ku takie oponki HK Pelita z firmy Nokian. Na naszym rynku środkowoeuropejskim w zimie są zbyt miękkie. One się świetnie sprawdzały wtedy, kiedy jechałem na Nordkap, kiedy temperatury osiągały, nie wiem, minus 5, no nawet minus 20 paru stopni. I naprawdę super się na nich jeździło, natomiast jak już wróciłem do Polski, gdzie temperatury wahały się w zasadzie w granicach zera, ta opona była no po prostu zbyt miękka. Nawet samochód miał takie efekty myszkowania. Dlatego ważne jest też to, żeby kupować opony zimowe dedykowane do konkretnego rynku. Zresztą opony Nokian HK Pelita są w Polsce niedostępne, między innymi właśnie dlatego. Opony zimowe można poznać po specyficznym bieżniku, to później Wiktoria Wam na zbliżeniach pokaże. Natomiast na co jeszcze zwracam uwagę? Na to, jak bieżnik jest zużyty, bo sposób zużycia bieżnika bardzo szybko nam wskaże, czy są jakieś problemy z zawieszeniem, czy na przykład właśnie mamy problemy z geometrią. Takie problemy związane z geometrią dużo częściej spotkamy w Teslach Model 3 i w Teslach Model X. Zaraz tutaj sobie zobaczymy na opony, może jakieś symptomy będą. No akurat nie ma. Natomiast jeżeli opona będzie z której ze stron bardziej zużyta, tak, będzie oznaczało to, że samochód jeździ na negatywie lub na pozytywie, będzie to wskazywało, że jakieś elementy zawieszenia lub sama geometria zawieszenia po prostu nam zgubiła nastawy. Ważną bardzo uwagą w momencie, kiedy już zobaczycie coś takiego, jest to, że oczywiście trzeba zawieszenie naprawić, ale żeby ustawić później poprawnie zbieżność, trzeba mieć nowe opony. Także pamiętajcie, że jeżeli opona jest nierówno zużyta, czyli na przykład mamy tutaj bardzo mocno ścięty bieżnik, to ta opona, a w zasadzie dwie opony na tą oś, są już do wyrzucenia. Niestety jest to taki koszt, który ja też już poniosłem w swoim życiu. Być może Wiktoria znajdzie Wam przebitkę do takiego materiału związanego z moją podróżą Tesla Model X do Hiszpanii, gdzie wróciłem tak naprawdę już na samych drutach. Odchodząc od tematu zawieszenia, no bo załóżmy, że zawieszenie mamy sprawdzone, wiemy co jest do wymiany, wymieniamy. Przypominam, że jeżeli mamy starto opony, wymieniamy na nowe, ustawiamy zbieżność. Natomiast wcześniej oczywiście wymieniamy elementy zawieszenia. Tutaj Andrzej będzie elementy zawieszenia wymieniał w tej Tesli Model 3, te, które były do wymiany, także on Wam też pokażę, jak to wygląda. Kolejny temat, który jest bardzo ważny, to oczywiście hamulce. Wiem, że wielu z Was uważa, że hamulce w samochodach elektrycznych nie są ważne, natomiast one są ważne. Nawet jeżeli nie używacie ich mocno na co dzień, bo jeździcie dużo po mieście, to hamulec odpowiada za Wasze awaryjne hamowanie. Bo jeszcze raz przypominam, rekuperacja samochodu Wam nie zatrzyma. Tu mamy akurat w miarę równomiernie zużyte klocki, natomiast te klocki w tym samochodzie już się praktycznie zużyły. Także musimy je wymienić. Ja zaraz będę tutaj nowe klocki zakładał. Mamy założone też nowe tarcze. Ale właściciel tego nie wiedział. Właściciel do nas przyjechał i dopiero myśmy odkryli, że tarcze są do wymiany. Dodatkowo tutaj jeszcze macie coś, czego ja osobiście nie lubię. O tym też mówiłem już na wielu materiałach. Nawet chyba mamy parę filmów na temat w ogóle tych konkretnych zacisków. To są dodatkowe zaciski parkingowe z Tesla Model S i Tesla Model X. W zasadzie stosowane do 17 roku w tych modelach. No i one przysparzały dużo problemów. Bardzo trudno też je jest, jeżeli są nieserwisowane, albo przynajmniej nie były smarowane, bardzo często jest pozbyć się tutaj tych pinów. No i zobaczcie, jak te piny wyglądają po paru latach użytkowania. One wyglądają tak naprawdę, jakby były wykopane z ziemi po, nie wiem, 20 latach. Także warto takie rzeczy przeglądać i serwisować. Przypominam też o analityce, oczywiście nie laboratoryjnej, czyli o takim sprawdzeniu płynów
w samochodzie elektrycznym. Podstawowym płynem, który sprawdzamy zawsze przed zimą, to jest oczywiście płyn chłodniczy. Sprawdzamy go glikometrem na zawartość wody w mieszance. Jeżeli zawartość wody nam wykracza poza 50%, to pamiętajcie, że punkt zamarzania spada nam nisko. No i wiecie, czym to grozi. Dodatkowo sprawdzamy też płyn hamulcowy na jego przewodność, ilość właśnie też wody w tym płynie chłodniczym. Pamiętamy też, i to jest wbrew pozorom bardzo ważne, żeby zmienić płyn do spryskiwaczy na zimowy, bo tutaj akurat ryzykujecie bardzo dużo, czyli w momencie, kiedy płyn do spryskiwaczy będzie letni, czyli będzie taki, który jest w stanie zamarznąć poniżej zera, to może wam zniszczyć zbiornik, może wam też zniszczyć wężyki powysadzać i może wam zniszczyć pompę do spryskiwaczy. Także to jest pierwsza rzecz, która naprawdę może szybko ulec awarii. Dodatkowo w starszych eskach, w dużych silnikach oczywiście w zasadzie co roku dobrze byłoby wymienić olej i to byłaby najprostsza analityka tego oleju. W zasadzie to samo bym robił też w starszych eskach 90D. Pamiętamy też o tym, żeby trzymać się pewnych interwałów w trójkach i w Y-kach odnośnie zmiany oleju w silnikach. Natomiast ten olej, który tu jest tutaj stosowany, jest dużo lepszej jakości, tak samo jak i w najnowszych eskach, czy tak naprawdę od czasu Ravena, kiedy zostały zastosowane elektryczne pompy i zastosowano lepszy olej do chłodzenia silników napędowych. Podczas takiego przeglądu oczywiście my, jak i nasze warsztaty z sieci partnerskiej EV Repair dokonują też organoleptycznej oceny tego, co jest możliwe, żeby zobaczyć. Tak, czyli patrzymy, co jest pod frankiem lub przynajmniej w okolicy. Patrzymy też od spodu, czy nie ma wycieków oleju na silnikach, czy nie ma zapoceń na zimmeringach, czy nie ma wycieku płynu chłodniczego. Szczególnie w eskach i w X-ach przypominam, że zawory trój- i czwórdrożne po pewnym przebiegu mają symptomy do generowania wycieków. Zdarza się też, że siadają pompy. Oczywiście sprawdzamy też automatykę działania wszystkich przesłon i kierownic powietrznych. Jeżeli występują jakieś problemy, no to wtedy oczywiście zajmujemy się dalszą analityką związaną z błędami w komputerze, bo na szczęście Tesla ma taki system, który wskazuje, gdzie i jaki problem w tego typu układach występuje. Andrzej tu koło mnie pracuje, więc zwrócił mi też uwagę na jedną rzecz, o której nie powiedziałem, która jest ważna. Bardzo często, w zasadzie już bardzo, bardzo często, w takich samochodach jak Tesla Model S, Tesla Model X, jak i w ogóle w starszych samochodach, występuje problem na przeniesieniu siły z kierownicy na przekładnię kierowniczą. I dosyć często dochodzi do degradacji krzyżaka, który się tam znajduje. I to też bardzo często sprawdzamy, bo zdarzają się takie przypadki i właśnie ostatnio bodajże do naszego zakładu certyfikowanego w Mrągowie przyjechał samochód, który miał już naprawdę gigantyczny luz i groziło to zerwaniem kontaktu pomiędzy kierownicą, czyli kolumną kierowniczą, a przekładnią kierowniczą. Takie sytuacje mogą naprawdę spowodować bardzo duży problem na drodze, także bardzo, bardzo ważne, żebyście przynajmniej raz na rok przyjechali na taki przegląd. Ja sugeruję i wielokrotnie to mówiłem, że w takich samochodach starszych warto jest przyjechać nawet dwa razy w roku, po każdym sezonie i przed zaczęciem następnego. Kolejna rzecz, którą warto sprawdzić, szczególnie przed sezonem letnim, ale też i przed zimowym, szczególnie jeżeli macie układ pompy ciepła, to jest układ klimatyzacji. Oczywiście pompa ciepła występuje w Teslach dopiero po 2021 roku, więc w zasadzie w tej chwili jeszcze te układy nie są narażone na takie problemy związane z wyciekami, natomiast układ klimatyzacji jest już od bardzo dawna w tych samochodach. I w Teslach Model S, szczególnie w Teslach Model S, symptomatycznie na skraplaczach, mamy dwa skraplacze z przodu, które są narażone na działanie czynników zewnętrznych, często dochodzi do zapoceń, i podobne zapocenia zdarzają się na niektórych łączeniach przewodów wysokiego lub niskiego ciśnienia. Dlatego na to też zwracamy uwagę, no bo układ klimatyzacji ważny jest, żeby był i przypominam, że układ klimatyzacji w samochodzie elektrycznym nie decyduje tylko o naszym komforcie wewnętrznym, czyli komforcie w kabinie, ale on też decyduje o możliwości odebrania ciepła z przegrzanych, czy tam powiedzmy mocno nagrzanych silników lub baterii głównej wysokiego napięcia. Bo tak jak przypominam, system odbierania temperatury działa w ten sposób, idąc od silników, że w silnikach bezpośrednio odbierana jest temperatura przez olej, z oleju przez ciecz chłodzącą, z cieczy chłodzącej przez klimatyzację, a od klimatyzacji do atmosfery. Także to jest taki jakby schodkowy system, natomiast pamiętajmy, że oczywiście bateria nie posiada w sobie oleju, bateria jest chłodzona cieczą chłodzącą, natomiast trzeba było wymienić te wszystkie elementy. No i silniki oczywiście ulegają najszybszemu przegrzaniu ze względu na siły, które są tam wytwarzane. No i jeszcze w uzupełnieniu klimatyzacji. Klimatyzacja ma takie interwały, które wielu z Was i wielu w ogóle użytkowników bardzo mocno ignoruje. To jest wymiana osuszacza. Zobaczcie, to jest osuszacz.
który już zbierał opiłki z kompresora. Dlatego należy takie osuszacze wymieniać. Widzieliśmy te osuszacze w dużo gorszym stanie. Tak naprawdę wymiana osuszacza to nie jest aż taka wielka czynność. Ona oczywiście wymaga podłączenia odpowiedniej aparatury, którą posiadamy i posiada wiele naszych warsztatów partnerskich czy certyfikowanych. Ściągnięcia czynnika, wymiany takiego osuszacza. Zresztą macie tutaj osobne też materiały, które na pewno da Wam przebitki. I tak naprawdę znowu napełnienia czynnikiem, ewentualnego uzupełnienia oleju w układzie. To jest bardzo ważne dla żywotności Waszego kompresora klimatyzacji czy pompy ciepła, przypominam, w Teslach od 2021 roku. Kolejna czynność, którą oferuje wielu z naszych warsztatów i oczywiście warsztat w Piasecznie też, to jest ozonowanie kabiny, ozonowanie układu klimatyzacji, czyli układu przewietrzania. Jest to czynność, która poprawia komfort korzystania z pojazdu. Także jeżeli jesteście zainteresowani taką usługą, myślę, że przed zimą, czy szczególnie przed sezonem letnim, kiedy będziecie wydatnie korzystać z klimatyzacji, warto taką czynność wykonać. No i oczywiście, co idzie za ozonowaniem, czy w ogóle jakby serwisowaniem, dbamy o filtry. Przypominam, że są samochody z line-upu, czy tam powiedzmy z portfolio Tesli, które nie mają filtra HEPA. I to są takie samochody jak pierwsze przedliftowe Tesla Model S, czy na przykład Tesla Model 3, które do dzisiaj filtra HEPA się nie dorobiły. Także warto te filtry dosyć często zmieniać. Szczególnie w Teslach Model 3 one powodują dosyć duży problem, bo po prostu zbierają wilgoć i później nam wparują szyby. Szczególnie to widać w zimie, jeżeli mamy pompę ciepła. Natomiast następnym filtrem, który też wymaga sprawdzenia, być może nawet i wymiany, jest filtr HEPA. Filtr HEPA ma szczególnie istotne znaczenie w samochodach znowu z rodziny Tesla Model S, Tesla Model X, wyposażonych w tak zwany pit heater, czyli podgrzewacz kabinowy. Filtr HEPA, jeżeli jest mocno jakby zabrudzony, musimy pamiętać, że on filtr HEPA w zamyśle Tesli, w zamyśle producenta, on miał tak naprawdę odciąć nas od nieprzyjemnych zapachów i pewnych jakby cząsteczek, które znajdują się na zewnątrz. Więc w momencie, jak mamy zabrudzony filtr HEPA, to możliwość przepływu powietrza do kabiny jest ograniczona, co powoduje, że nasz podgrzewacz kabinowy nie może być odpowiednio schłodzony i docelowo doprowadza to do jego przepalenia albo ewentualnie przegrzania i przepalenia docelowo. Dlatego warto, szczególnie w tych samochodach, te filtry HEPA sprawdzać. Znowu Wiktoria, mam nadzieję, znajdzie dla Was przebitki i Wam to pokaże. No i jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna przed zimą. Wycieraczki. My dysponujemy wycieraczkami tak oryginalnymi. Przypominam, że w Tesli oryginalne wycieraczki oznacza Bosch, jak i wycieraczkami zamiennikowymi z firmy Wize, które są bardzo dobre. Ja osobiście testuję je na swoim Y już chyba bodajże piąty miesiąc i bardzo dobrze działają. Także tutaj już zależy od Waszego wyboru, czy preferujecie części oryginalne, czy części zamiennikowe. Oczywiście wycieraczki Wize są zdecydowanie tańsze. W zimie stan wycieraczek jest niesamowicie ważny. Pewnie z wielu z Was, który jeździ już samochodami trochę dłużej, wielokrotnie się o tym przekonało, że bez odpowiednio pracujących piór nie jesteście w stanie zebrać całej wilgoci i to później się zamienia na przykład, nie wiem, w mocne zabrudzenia, czy na przykład błoto pośniegowe, które Wam opryskuje szybę, nie jesteście w stanie go w całości ściągnąć i macie ograniczoną widoczność. Także wycieraczki to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, a nie jest to duży wydatek i podniesie Wam to komfort zdecydowanie. I jeszcze jedna ważna rzecz, którą należy sprawdzić przed każdym sezonem oczywiście najlepiej, natomiast przed zimą zdecydowanie, bo pamiętajcie, że niskie temperatury mają duży wpływ na jakąkolwiek akumulację energii elektrycznej. I oczywiście tak samo dzieje się to w Waszej baterii głównej, jak i niestety w baterii niskiego napięcia, czyli mówię tutaj o baterii akumulatorze 12-woltowym lub 16-woltowym, w zależności od tego, jaki posiadacie system. Szczególnie narażone na działanie niskich temperatur są właśnie te akumulatory 12-woltowe, kwasowe czy AGM, które są bardziej wrażliwe na niskie temperatury i w momencie, kiedy macie słabej jakości akumulator niskiego napięcia, bardzo szybko zobaczycie problemy z tym związane. Abstrahując od tego, że jest szansa, że pojawi Wam się błąd, który będzie wskazywał, że jest konieczna wymiana akumulatora niskiego napięcia, dodatkowo ten akumulator, jak będzie słaby, będzie Wam pożerał dodatkową energię z głównej baterii. System Tesli działa, czy w większości samochodów elektrycznych już teraz działa tak, że bateria 12-woltowa, bez względu na naszą wolę, jest notorycznie doładowywana z baterii wysokiego napięcia. Słaba bateria 12-woltowa będzie powodowała dwie rzeczy. Przede wszystkim to, że oczywiście ta główna bateria, pod którą tutaj akurat teraz stoję, będzie przekazywała energię poprzez konwerter do akumulatora 12-woltowego, ale drugi problem jest taki, że ten samochód będzie musiał pozostać wzbudzony przez to.
I w ten sposób bardzo często się zdarza, że ludzie piszą, dzwonią do nas, widzimy też takie informacje na forach, co się dzieje, że samochód mi zużył 5% w ciągu nocy. No właśnie to się dzieje i szczególnie zauważycie to w momencie, kiedy będzie zima lub temperatury spadną do niskich, tak jak mamy teraz. Także bardzo ważne jest to, żeby sprawdzić stan akumulatora 12-woltowego czy nawet 16-woltowego w waszym systemie, żeby mieć pewność, że wszystko działa dobrze, bo w zimie to może zadecydować o tym, czy wasz samochód wystartuje, czy nie wystartuje, bo przypominam, że akumulator 12-woltowy między innymi pełni taką funkcję, że pozwala wam ten samochód uruchomić. Słuchajcie, Wiktoria tutaj jeszcze się pokręci, nagra to, co robię ja, to, co robi akurat Andrzej w danym momencie, żeby wam pokazać te czynności od strony fizycznej, jak my teraz wykonujemy. Natomiast tak naprawdę mam nadzieję i wydaje mi się, że ten temat wyczerpałem. Oczywiście jest to materiał, który staramy się cyklicznie w jakiś sposób powtarzać co roku. Nagramy jeszcze materiał od strony użytkownika, jak się przygotować do zimy, co jest ważne w sytuacji, kiedy poruszamy się samochodem elektrycznym w zimie. Natomiast od strony przeglądu i takich zabiegów technicznych mam nadzieję, że temat jest wyczerpany. Dziękuję wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i jeszcze raz serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału. Trzymajcie się, cześć!